Dzień dobry nasze kochane serduszka, emocje, witamy emocje, was po prostu, emocje. W bardzo nietuzinkowym filmiku w kolejnym, na naszym kanale urodowym. Trzeci raz go próbujemy nagrać, żeby po prostu nie używać jakichś durnych. Kawa, emocje, wszystko po prostu tutaj dzisiaj jestem leci. Jestem zszokowany. Odnosimy pomagać się ludziom, dzisiaj... którzy walą mnie w tyłek normalnie, bez żadnego masła, bez żadnego zapytania, pomagać ludziom, ale możemy dawać, oddawać im serducho, oddawać wszystko, swój czas, pomagać, potrafią wypomnieć, zniszczyć czyjąś rzecz, i obrócić tak kota ogonem, żeby wszystko było ok. Dzisiaj porozmawiamy na temat pani Agnieszki i Doroty. Powiemy całą prawdę, jak wyglądała nasza znajomość, jak zostaliśmy przez nich oszukani i wykorzystani. I pokażemy wam również poziom zachowania pani Doroty. Także dzisiaj o tym porozmawiamy, ponieważ na pani Agnieszce, mojej byłej przyjaciółki, do przyjaciółki kanale, nie czytamy żadnej wiadomości. Pojawił się live, gdzie zaczęła wymyślone po prostu jechać nas, no, wymyślać jakieś niestworzone rzeczy. Z zazdrości. Kobieto, puknij się w czoło i ci powiem to szczerze, puknij się w czoło, poznałaś chłopaka, tak wielce, kurczę, zafascynowana. Nie wiem, on tobą się zafascynował, jest młody, głupi. Ja byłem ty głupi. Jesteś starsza, no, jesteś dobra, jesteś w tym, no. Ja sam ciebie poznałem, że jesteś dwulicowa. I tak ci mogę to powiedzieć w twarz, że jesteś dwulicową osobą. Za Agnieszkę to ja bym w ogień. Co innego gadasz na Dorotę i co innego gadałaś na jego partnera, co innego gadała Dorota na ciebie. Trzymajcie się swojej kupy, klepcie się po dupie i sobie obgadujcie dupy. Ja to mam w tyłku, ale nie czepię się mnie czy jego. Bo jak go poznałaś, jakoś ci nie przeszkadzało to, kim on jest, co on robił, za co siedział, za co odbywał karę. Ona o tym wiedziała. Wszystkim wiedziałaś, kobieto. O wszystkim, wszystkim. Wiedziała. O wszystkim. Zależało ci tylko, aby wypić się na YouTube. Tak. I prosiłaś go o pomoc, bo twojego dziecka. Tak powiem, twojego dziecka filmiki były cały czas kasowane i nie wiedziałeś dlaczego. Próbowałeś się wybić na jego plecach. Mało tego, kiedy on zażądał swojej doli za to, powiedział, że dobra, ja ci pomogę, ale ja biorę za to 50% i koniec. Tak. No to tobie nagle się odwiedziało, tak? Pomoc. Oczywiście, że tak. Tobie się nagle odwiedziało. Pomagałaś nam w urzędzie, nie ma problemu. Ale ja tobie też, kobieto, pomogłem. Pomogłem tobie i wiem, co ty gadałaś ze mną jadąc. Nie przejdź, proszę. A co gadasz teraz? I zniszczyła Artura rzecz, którą Artur jej dał, za którą miała oddać pieniądze, teraz się uchyla. Ale to zrobimy inaczej, to już tego, ja zaczekam, aż moja po prostu przyjedzie tutaj zaufana osoba, z którą ja pójdę tutaj do Niemiec. Nie będę chodził tam po Polsce, bo to nie ma sensu. Bo my nie podejmiemy kroków prawnych. Pani Dorotko, pani były partner, po udarze, pani go waliła od samego początku, kiedy trafił do szpitala. Wykorzystała go na pieniądze. Korzystałaś go na pieniądze, więc nie jestem ten spalony bus. Mogę też domniemać się, dlaczego został spalony. No, ja też już się domyślam, kto miał w tym ręce. Bo to jest dla mnie coraz prostsze. I teraz tak, pani Agniesio, wysłanie się dziećmi, czy pani jest normalna na kanale tutaj, tak na live'ie? Obrabiając komuś tyłek, ona wykorzystuje. Nie masz dowodów, kobieto, walisz, kurczę, Kacprowi piszesz co innego, mi mówisz co innego, a później obracasz kota ogonem? Dokładnie. Do mnie nie chodziłaś jako tłumacz do Niemiec, okej, okay, byłaś z nami chyba 3 razy bodajże. Urzek mówiła, że przez 2 miesiące z nami codziennie chodziła. Nie, dobra, niech ona tam sobie robi co ona chce. Była pani z nami chyba 2 czy 3 razy, 3 razy, nie 2, 3 albo 4 nawet, przepraszam, tak powiem, bo nie jestem w stanie teraz tego policzyć. Pomogła pani, ja nie mam problemu, ale ja też pani pomagałem, a pani wyrzyguje tutaj takie rzeczy? W internecie. Że ja na coś z wystawek, okej, okay, bo ja się staram. Ja nie jestem człowiekiem, który siedzi i czeka na socjalu, żeby kurwa dać mi... No może być. My też żeby dać mi jakąś złotówkę, czy grosza. Ręce zakasam i na tyle, co mogę, idę. Nie patrzę się tak jak pani. I wiecznie płakanie, bo coś tam sroś tam. I tutaj wyrzucanie, że Kacper jakiś dziecku jakiś komentarz napisał. Proszę mi to w sądzie wyrokiem udowodnić. Pani jest... Nienormalna. Bronić się dzieckiem tutaj? To pani... Przepraszam, się zająkam, bo chciałem powiedzieć... Spokojnie. Spokojnie, kochanie, spokojnie. To pani dziecko na nas mówiło wujek. My tego nie zabranialiśmy, bo my nie chcemy dziecku robić krzywdy. Ale pani gra dzieckiem i dziecka uczuciami teraz tutaj, w tym momencie. Tak. Teraz pani mówi, że to pani ma ileś tam lat i pani może uprawiać z kim pani chce. To jaki pani daje przykład temu dziecku? Jak to dziecko ma patrzeć na własną matkę o uprawianiu seksu? Na własnym kanale kosmetycznym. Czy pani jest normalna? Pani nie jest normalna. Ja to dawno wiedziałem, ale się nic nie chciałem odzywać. Tak samo jak ty, Doroto. Jestem wręcz
Brzydzę się tobą, rozumiesz? Brzydzę się tobą. Oszukałaś gościa, który jest po udarze. Wzięłaś ostatnie pieniądze. Wykorzystała go na Z tego, co wiedziałem, wiem, jak u ciebie siedział, jak mysz pod miotą, nic się nie odzywał. Kiedy zaczął ze mną rozmawiać i kiedy ja mu tłumaczyłem, że ma z tobą rozmawiać, próbować rozmawiać, to ty go zbywałaś. Leżałaś koło niego i pisałaś z innym facetem. To jest normalne? To nie jest normalne. A brałaś od niego pieniądze ostatnie i zostawiałaś go bez środków Zostawiłaś do życia. Zostawiłaś go miesiąc czasu bez kasy. Wzięłaś ostatnie od niego... Na socjalu, w tyłku mi to. Niech wam będzie jak najlepiej chcecie. Ale jedna wykorzystuje ludzi, a druga wykorzystuje chłopaka po udarze. Czy to jest normalne? To jest normalne waszym zdaniem? I wy potraficie się chwalić, a wy to jesteście, kurczę... Nakręcasz film tutaj i płaczesz, jak to strasznie my ciebie... Kobieto, jechaliśmy koło ciebie, pytaliśmy się, co z tobą, gdzie ty jesteś? Piszesz nam, że jesteś w Eisen, a przejeżdżasz koło nas samochodem. Że jesteś na rzekomej chemioterapii, a Doroto, jesteś... ty powiedziałaś sama, że tam klimatyzacja działała. Dorota to samo powiedziała, dokładnie. A teraz co do wystawiania faktur. Faktury imienne, ja nie miałem swojej firmy, bo ja nie musiałem mieć. Nie mogłem mieć, o może tak. Ale wiem, że faktury imienną się wystawia. Bo w mojej poprzedniej pracy patrzałem, jak faktura imienna została wystawiana. Agnieszka nie ma o tym wiedzy. No nie, ona miała firmę przecież. Nie, ona miała No, już nie będę mówił czego. Teraz zadam wam podchwytliwe pytanie. Męczy na swoim kanale o chemioterapii i o nowotworze, że jest ciężko chora na raka. A na jednym live'ie mówi, że zrobi sobie mezoterapię i głową. Czy pacjent onkologiczny może zrobić sobie mezoterapię? Nie. Ta pani manipuluje na wymyśloną chorobę, na wymyślone tezy, na oskarżenia, które szerzy. Druga przyjaciółka, Dorota, okrada chłopa, który jest chory. Czy to jest normalne? Zwróciłem uwagę Dorocie, kim ona jest i dlaczego tak robi. Zostałem wyzywany od pedałów na rozmowie na Facebooku. A, tak, napisała, że to jej chłopak, były chłopak, ma zrobić... Kasper ma mu zrobić dobrze, może mu stanie. No właśnie. Czy ty jesteś kobietą normalna? A co, Kacper źle powiedział, nawet jeśli napisał coś, napisał prawdę o tobie. Ja chowam dane, ale przeczytajcie sobie tutaj końcówkę, widzicie? Proszę bardzo. Nie mam czasu na takiego chuj jak ty, po jej jesteś, spier pedale. Bo zwróciłem się o swoje ciężko zarobione pieniądze, które mi nie oddała. Co za darmo przylatywaliście tutaj? Dziewczyno, przylatywałaś, zostawiałaś go w domu, chorego człowieka. Gdzie on na ciebie czekał całymi dniami, bo ty byłaś rzekomo w pracy, rzekomo. W końcu cię przyłapaliśmy, że chodzisz po mieście, kurczę, do innego idziesz. To jest prawda o Dorocie i Agnieszce. Kim one są? A ty, Agnieszka, nie wymyśl tutaj się, kurczę, nie wybieraj się, jaka ty jesteś święta. Co, jeden kanał ci zablokują, drugi sobie założę. Dzieci wystawiasz, dziecko swoje wystawiasz na pośmiewisko. Czemu w ten sposób robisz? Zastanów się, kobieto. Jesteś na socjalu... Jesteś taka duża, tak niby jesteś inteligentna, a nie umiesz pomyśleć? A jesteś na socjalu... Robisz wszystko, żeby złapać followersów i kurczę do góry, aby podskoczyć? No nie uda ci się to. Masz po swoich paru fanów, okej, super, są ludzie, którzy to lubią. Ja też mam swoich fanów, są ludzie, którzy lubią, jak coś nagrywam. Ale to dzięki też jemu. I jeszcze co? O mojej działalności. Ja mam aktywną działalność gospodarczą, a Agnieszka nielegalną działalność gospodarczą Dobra. Prowadzi. Będąc na socjalu, prowadzi nieuczciwe praktyki fryzjerskie w domu. I podejrzewam, że na tej kwestii też nie ma żadnego wykształcenia ona, ponieważ ona przez 20 lat w życiu prowadziła zakład pogrzebowy, nie była żadną fryzjerką. I będąc na socjalu, prowadzi nielegalną działalność gospodarczą fryzjerską w domu, co zamierzam również zgłosić. I nie odpuszczę tego. Jesteście, pojechaliście o jeden moc za daleko, po prostu. Dokładnie, my nie jesteśmy źli, my wam pomogliśmy, my wam wszystko dawaliśmy, a wy nas wykorzystaliście. A Agnieszka... A jak to robicie ze wszystkimi dookoła? Agnieszko, przypomnę ci, płakałaś mi, że potrzebujesz zlewo zmywak z baterią, przywiozłem ci. Dokładnie. To przypomnij sobie, co zrobiłaś na giełdzie z tym drugim. Przywiozłaś i sprzedałaś drugi. Dokładnie. Wykorzystałaś Artura. Przyjeżdżałaś? Okej, ja nic za to nie chciałem. Ja ci chciałem pomóc. Ale ty moją pomoc wykorzystywałaś. To jest chore. Chore, jesteście nienormalne, rozumiecie? Agnieszka, żal mi was, kobiety, i żal mi waszych dzieci. Żal, bo dzieci mają z wami koszmar. Gonicie jedna drugą, głupotą się, kurczę, przeganiacie. I co ty myślisz, że złapiesz zasięgów i będziesz oglądalność większą?
co chcesz zrobić, naczytałaś się, zobaczyłaś to, co ci kiedyś powiedziałem, że paru ludzi się wybiło na kasprach, jak poszedł siedzieć i ty teraz chcesz to samo zrobić? Nie uda ci się to. Bo ja mam swój kanał, mam kochanych swoich widzów, a ty tego nie masz. A wiesz, czego ci jeszcze brakuje, Agnieszko, jak to oglądasz? Godności i honoru. Tego ci brakuje. Siadasz, tego marzesz, nie masz. Wywalasz dzieci, że dzieci coś robią, że my coś do dzieci, że Kacper coś do dzieci pisze, ty jesteś normalna. Udowodnij mi to na drodze sądowej, a nie oskarżasz. Oskarżasz, żeby być popularny. Przestań tą drogą sądową, bo aż mnie to szlak trafia, jak ja to słyszę. Ale taka jest prawda. Także my nie odpuszczamy z Arturem, my zapowiadamy podjęcie kroków w tych sprawach. Tak, i to możecie być pewne, obydwie. Podejmujemy kroki wobec Doroty i Agnieszki, oficjalnie o tym mówimy. My nie popuścimy, mam nagrania i mam wiadomości z Agnieszką i Dorotą. Ja również. I Artur też ma nagrania i rozmowy z Agnieszką i Dorotą. I sprawa nabiera dalszego biegu. My nie pozwolimy sobie na takie wykorzystywanie, ośmieszanie w internecie, a tym bardziej obrażanie. Przepraszamy was za dzisiaj dość agresywny, może taki krzykliwy ton, ale to są nerwy, emocje. Osób. Ja piszę z dziewczyną, kurczę, normalnie wali SMS-y, Kacper do mnie przychodzi, zobacz, co ona mi napisała. Weź sobie, odejmij z moich pieniążków. No z jakich twoich pieniążków? Czy ty u mnie nic nie zarobiłaś, czy ty u mnie pożyczyłeś jakieś pieniądze? Odpowiedz. Agnieszce? Jakie, co ty nas karmiłaś? Kiedy ty nas karmiłaś? Kiedy ty nam jakiś obiad dałaś? Przecież ty w swoim domu byłaś... Nie, dała nam raz, jadłem u nich tego, kebaba. No. Zjadłem, pozjadłem. Ale Agnieszko, szczerze, nie chciałbym, nie z apetytem tam jadłem. Bo ja powiedziałem, że nigdy do takiego stanu nie pozwolę, żeby moje mieszkanie tak wyglądało. A twoje mieszkanie jest jedną wielką miszmaszą. Kacper. Ale to jest prawda. Hamuj. Nigdy nie pozwolę. Powiedz mi, że masz dzieci, dzieci już są dorosłe. I przepraszam, że jeszcze jedno powiem, mogę to powiedzieć nie. O nie. Tym, że syn na nią zarabia? Nie. Okej, dobra, to tego nie będę mówił. Ma wspaniałego syna, ma wspaniałą córkę. Drugiego syna niestety nie mamy okazji poznać, już na pewno nie będziemy mieli poznać. Bo sam już zerwał kontakt. Naprawdę dzieciaki są mega i naprawdę mimo tego wszystko szacun dla nich od nas. Tak samo jak i u Doroty, tak samo tutaj. Ja nie wiem, może te dzieciaki są jakoś inaczej wychowywane, gdzieś inne wzorce biorą, może dlatego. My sobie nie pozwolimy, Agnieszko i Doroto, żebyście zrobiły to samo. Ale to, że wy manipulujecie obydwie, to jest chore. Klepcie się po dupie i mówcie sobie dalej takie rzeczy. Tylko tu, publicznie, takie rzeczy wywalacie. O seksie? Kobieta, która ma dziecko na wychowaniu, mówi takie rzeczy? Ona się nie wstydzi, ona nie ma wstydu. Proszę ja cię. Także nasze kochane skarby, my na pewno nie zostawimy tego bez echa. Nie pozwolimy na to, aby te dwie kobiety nas obrażały. Zostaliśmy oficjalnie, o to mówimy, wykorzystani przez nie. My podejmujemy kroki, nie odpuszczamy. I pani Agnieszko, i pani Doroto, ja tylko takie pytanie, jak to oglądacie. Czy wy macie sumienie? Nie, one nie mają sumienia. Dorota. One wszystko obrócą w ten sposób, żeby było na ich korzyść, rozumiesz? Nie będzie. Obczernić, obsrać, obgadać. I wszystko jest okej. Okay. Zaczęliście od wczoraj od nagrywania jakichś durnych filmików na nasz temat. YouTube zdjął ten filmik, bo ja sobie nie pozwolę. A teraz lećcie po bandzie. Pomyślcie, że weźmiecie oglądalność. Nie weźmiecie oglądalność. Dorota, jak ci nie wstyd chorego człowieka wykorzystać na pieniądze? Ale ona nie jak ci nie wstyd kobietę okradać pieniądze człowieka? Oni mają wstydu, a potrafią mówić do nas o takie rzeczy. Wzięłaś ode mnie rzecz, popsułaś i teraz co, walisz kurwa ścianę? Dokładnie. I co, ty myślisz, że ja mam przyjechać do ciebie ją zabierać, tak? Nie, ja nie będę twoją taksówką. Ty przyjedziesz. Poprosił cię chłopak, żebyś... Były chłopak, Doroty. Żebyś go... żeby w ogóle to było... Czekaj, jak to było, jak ty po nią pojechałaś? Aha, jedziesz do domu, spotkałaś go pod galerią. Jedziesz do domu, tak, jadę do domu. To chodź, cię zawiozę. I wziąłeś od niego jeszcze dwie dychy i wziąłeś tą rzecz. To było sprawne. Jak ci nie wstyd, kobieto? Nie interesuje mnie, co wy robicie w domu, jaki wy macie tam miszmas, co wy robicie ze swoim życiem. Mam to gdzieś. Ja mam swoje życie. Ale my nie pozwolimy na siebie. Ale nie pozwolę, żebyś mi tu wchodziła i kurczę, mnie tu jechała, rozumiesz? A że obrażałem rzekomo twoją córkę, udowodnij mi to. Udowodnij mi to wyrokiem sądzie. Masz wspaniałe dzieci, ale... To, co ty robisz, to jest żenujące, rozumiesz? Opamiętaj się. Masz parę lat, tak jak ty powiedziałeś, masz parę lat. Ale mądrości to ty nie masz żadnej. W ogóle. Nie masz żadnej. Twoje dzieci są mądrzejsze od ciebie. I to powiem otwarcie. Walić normalnie śmieci, takie to jest wstyd. 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 I żebyś, pan licho, żebyś jeszcze powiedziała prawdę.
żebyś powiedziała chociaż cień prawdy, bo specjalnie przesłuchałem twojego live'a. Tak jedną, tak i drugą. Mezoterapia i głowa, tak? Zrobił tak. Mikro i głowa. Mikro i głowa. Dokładnie. To jest co innego, to jest puszczanie przez co innego. Chcesz to sobie doczytać. Taka jesteś niby inteligentna i oświecona. Tak, taka. To ja o tym za dużo nie wiem, a wiem jak to wygląda. A taka jesteś inteligentna, że ty mając rzekomego raka robisz sobie mezoterapię i głową? I mówisz o tym na live'ie? To ty nie masz, kobieto, tego raka. Nie masz tego raka, skoro robisz sobie zabieg na twarz. Pacjenci onkologiczni nie mogą robić zabiegów na twarz. Tym bardziej po wprowadzeniu chemii. Dokładnie, bo grozi to odpowiedzią autoimmunologiczną i wyniszczeniem układu odpornościowego. Jakoś nie widzę, żeby ci... Ja ciekawe, jaka to chemia, ale włosy to ty masz... trzymają się. Już tyle razy miałeś wprowadzaną chemię, to i nagrywałeś tyle, że jesteś po chemii, po czymś tam. Ale widzę, że kurczę, włosy dalej ci się trzymają. Dziwna chemia. I mezoterapię robi sobie na twarz. Nie, to bardzo zdrowe jest. Wie? W trakcie raka robi mezoterapię. Nie, ona najpierw próbuje ludzi zmanipulować, powiedzieć, jaka jest nieszczęśliwa. Nie, najpierw z tobą była zadowolona, szczęśliwa. O, jest Kacper, kurczę, coś się chycę, bo coś mi likwidują tam, no wiadomo. Okej, Kacper jej wbił jakiś tam nurt, leć tym nurtem, będzie okej. No ale sorry, no to ona z tobą cały czas nagrywać, z tobą siedzieć, no nie. No, tak, Agnieszka chciała mnie uwiązać u siebie w domu. Ja codziennie nie miałem życia z Arturem, tylko od 9 do 20 najlepiej u niej siedź i z nią nagrywaj, bo z moją twarzą ona się szybciej wybije. Zresztą zdradzę wam ten sekret, to nie jest żaden teraz sekret. Powiedziała mi to otwarcie, że ona ma gdzieś widzu. A przecież tutaj sama to powiedziała, ona chce, ona chce zarabiać kasę na YouTubie, żeby długi swoje pospłacać, za co ją ścigają. Ona ma gdzieś widzów. Ona chce mieć pieniądze z YouTube'a, żeby spłacać swoje długi. I ja mam na to rozmowy. Agnieszko, jest niechalne. Kobieto, ty się opanuj, bo nic nie osiągnęłaś w życiu. Zaczęłaś prać tutaj, nie odnosił mi się do tego, ale ty po prostu zaczęłaś prać jakieś brudy publicznie, które to są w ogóle same. Ale ją boli nasze życie, że my sobie daliśmy ze wszystkim radę, że my wiele osiągnęliśmy, a ona nie osiągnęła nic. Ma tyle lat i nic nie osiągnęła. Socjal? I nielegalna działalność fryzjerska w domu na socjalu, co jest zabronione w prawie niemieckim? Jeszcze to tego mało, a pani Agnieszko. Bo klientki, którzy panią oglądają, jest jedna taka bardzo fajna pani. Ma na imię... Litera się zaczyna na G. Obrabiałaś jej dupę. Jaka to ona nie jest, bo coś tam, bo sroś tam, bo coś tam, a to jej, a to coś tam, a to coś tam. Bo to jest, Jezu, a fuj, a oe, bo ona ma tyle, a tak wygląda. A ty wchodzi w dupę. Dokładnie. I później mówisz, jak ty jesteś święta, słodziutka, pierdząca. A ja mam na to rozmowę. I co? I teraz będziesz co, płakała? Znowu nagrasz film, będziesz płakała, jak ty jesteś nieszczęśliwa, bo ktoś prawdę powiedział? Jak ci, Agnieszko, nie wstyd? I Doroto, jak wam nie wstyd? Jedna okrada ludzi, a druga manipuluje. Dokładnie. Jesteście nienormalne. Doroto, ja zadam tobie pytanie. Nie, ja mam was w nosie, ale ja wam tego nie odpuszczę. Doroto, ja ci zadam pytanie i mam nadzieję, że jak masz coś cię godności, odpowiesz w komentarzu. Jak się czujesz z tym miesięcznie okradając faceta, swojego byłego partnera, z którym byłaś dla pieniędzy, a nie miłości po udarze i zabierając od niego pieniądze i go zostawiając bez środków do życia, a ty sobie chodziłaś po drogeriach i rozwalałaś jego pieniądze. Tak, jak ci nie wstyd? Na jedzenie, na drogerię, na wszystko miała. Jak ci, Dorota, nie wstyd? A on szedł na miasto kupić sobie bułkę. Słuchaj, mu to wystarczało. Bułkę za 30 groszy. Ludzie, mi się aż łzy w oczach pojawiały, że chłop, który dostaje prawie 2000 zł, na drugi dzień nie ma pieniędzy, bo wszystko Dorotce dawał. I on bułeczkę za 30 groszy. Dorota, wyciągnęłaś gówno i sama się tym pobrudziłaś. A Dorota, ja mam na to dowody. Ty wiesz o tym doskonale, ale sama się tym pobrudziłaś. A nielegalną działalnością na socjalu fryzjerską też się zajmiemy, Agnieszko. Żebyś o tym wiedziała. Bo nie możesz prowadzić działalności gospodarczej będąc na socjalu. Pamiętaj o tym. Was to boli, bo kurczę, jakoś się udaje, tak jakoś się kręci i chłopaki sobie dają radę. Tak, bo my sobie, wiesz czemu dajemy radę? Bo powiem wam, czemu sobie dajemy radę. Bo my nie siedzimy i nie patrzymy, żeby ktoś mi dał od państwa. A wy patrzycie tylko na to, żeby dostać za darmo i najlepiej jeszcze za nic. I Agnieszko, wstydź się i Dorota też się wstydź. Bo nie macie godności, a honoru tym bardziej. Nie macie żadnego wstydu. Ale kochani, powiedzcie mi, czy wy mielibyście sumienie być w związku ze zdrowym facetem, który dostaje nagle z dnia na dzień udaru? No, sytuacja nie normalna. Agnieszko, którą zniszczyłaś. I nagle nie działa. No cud się stał. Popsuło się. Zniszczyłaś, Artura, rzecz mam na to dowody. Po drugie, jak już wzięłaś, nie działało, trzeba było przybiec, skąd wzięłaś, a nie traktować jako taksówkę, że mam jeździć i zabierać tą rzecz. Jak ci, kobieto, nie wstyd?
Nie masz żadnej godności, a tym bardziej honoru. Tylko, no niestety, ta Dorota, ta twoja najlepsza przyjaciółka. Dorotka, bo i teraz za darmo robi włosy, no to jest przyjaciółka. Tak, poniszczenie, wiesz, filmy, jak to strasznie poniszczone po fryzjerach ma. Ta twoja Dorotka powiedziała, że tam była u ciebie i ta klimatyzacja chodziła. Mam to nagrane. Mało tego. Sama widziałaś, jak zrobił mezoterapię i głową... mikro i głową, to ma mikro znaczenie. Mikro i głową. No to coś. Tak. Dorocie, to byłaś sama w szoku, że tak można zrobić. I zazdrościłaś, i tak, że tobie nie zrobiłem. Że to... I zazdrościłaś, że ci za darmo, Agnieszko, tego nie zrobiłem. Bo Dorocie robiłem. A ty zazdrościłaś, że tobie nie chciałem zrobić. Po pierwsze, ja ci powiedziałem, że ja ci nie zrobię, bo masz raka. To co ty mi wtedy powiedziałaś na temat mezoterapii? A no, ja mam raka, no to nie mogę. Zapomniałaś, że masz raka, no kobieto. A człowiek po udarze bez grosza, bez jedzenia, nie interesowało cię nic, że nie ma bambułkę, że nie ma na chleb, bo zabrałaś jego własne pieniądze, kobieto. Nie masz wstydu. Nie masz wstydu. Zarób je uczciwie, a nie zabieraj choremu człowiekowi. Nie, zarabia uczciwie, tylko czemu tego nie pokażę? Czemu nie chodzisz do dżopa? Taka jesteś cwana, czemu nie chodzisz do dżopa? I level 4 załatwiasz. Czemu nie chodzisz, bo co? Bo ci cofną dotację? I level 4 dajesz, żeby nie socjal chodzić. Socjal ci cofną? My się tym zajmiemy. Pokażemy, jaka jesteś chora tutaj na filmikach, jak pokazuję. A ja, Doroto, mam nagranie z tobą, jak mówiłaś, że idziesz level 4 załatwiać. Że idziesz level 4 załatwiać, bo... Byliśmy dobrze, tak? Tu pomóż, tu coś się wybić na YouTube, tu coś doradzić, coś tam pomóc. To było okej, tak? Dokładnie. Także trzymajcie się ciepło do następnego. Ten filmik będzie i tak dzisiaj pocięty, bo tutaj było dużo nerwowych sytuacji. Także i tak będziemy go montować zaraz. Także dziękujemy. Buziaki wielkie, kochamy was na zabój. Trzymajcie się. Hej.